Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. To jest taki szybki news na temat terminu i miejsca finałowej walki turnieju WBSS. Ten pojedynek, w którym zmierzą się Juniel Dorticos i Myris Bredis, odbyć ma się 14 grudnia na gali organizowanej w Rydze. To nie jest jeszcze komunikat oficjalny od organizatorów WBSS, natomiast tego newsa podała telewizja ESPN i jest podobno oparty na źródle bardzo dobrze poinformowanym. Jak pamiętamy, Myris Bredis do finału WBSS awansował, pokonując w kontrowersyjnych okolicznościach Krzysztofa Głowackiego. Co prawda Łotysz szybko rozprawił się z Polakiem, bo to był nokaut techniczny w trzeciej rundzie, no ale walka była pełna kontrowersji, były błędy sędziego, Głowacki padał na deski już po gongu kończącym rundę, no ale przede wszystkim Myris Bredis perfidnie sfaulował, z premedytacją sfaulował Krzysztofa Głowackiego, zadał mu potężny cios w szczękę łokciem w drugiej rundzie. Głowacki po tym ciosie był na deskach, no i nie ma żadnych wątpliwości, że to uderzenie, ten faul Bredisa miał kolosalny wpływ na dalszą dyspozycję Głowackiego, no i ostateczny przebieg i wynik pojedynku. Dorticos w finale WBSS znalazł się dzięki efektownemu zwycięstwu nad Andrew Tabitim. Tutaj żadnych kontrowersji nie było. Piękne zwycięstwo przez knockout. No i teraz Dorticos będzie rywalizował o trofeum Muhammada Alego z Myrisem Bredisem na jego terenie. Gala podobnie, tak jak gala półfinałowa, odbędzie się w Rydze. Jeszcze słówko o stawce tego pojedynku. Oprócz trofeum Muhammada Alego zdobyć można w tej walce aż 3 mistrzowskie pasy. Z pasem IBF do ringu wejdzie Dorticos, Bredis wejdzie do ringu z pasem WBO, natomiast swój pas jeszcze do stawki dołoży Federacja WBC. Pamiętamy wcześniej o pas WBC i pas WBO mieli boksować Głowacki i Bredis, natomiast Federacja WBC w ostatniej chwili obraziła się na WBSS, nie podobał jej się skład sędziowski, no i swój pas z rywalizacji wycofała, no ale do finału ponownie swój pas wrzuci, także Dorticos i Bredis rywalizują o trofeum Muhammada Alego i 3 mistrzowskie pasy. Co ciekawe dla polskich kibiców, być może na tej finałowej gali WBSS w Rydze zaprezentuje się także Krzysztof Głowacki. Jak pamiętamy, Kalle Sauerland, czyli współorganizator WBSS i promotor Bredisa, już zaraz po walce Bredisa z Głowackim, pytany przez dziennikarzy o te kontrowersje, które obserwowaliśmy w pojedynku, o to co teraz z Głowackim po tak kontrowersyjnie przegranej walce, zadeklarował, że on gotów jest umieścić Głowackiego jako rezerwowego w finale WBSS w formie takiego niby pocieszenia, czyli Głowacki byłby rezerwowym w finale, gdyby któremuś z finalistów coś się stało, to wtedy Głowacki wskoczyłby do finału i rywalizował o trofeum Muhammada Alego, no ale taki scenariusz jest raczej mało prawdopodobny, natomiast będąc rezerwowym na pewno zaboksowałby na gali w Rydze z jakimś tam innym rywalem na undercardzie w jednej z przedwalk. Wątek ciekawy, bo byłaby też okazja do spotkania Głowackiego z Bredisem. Pamiętamy, że Federacja WBO w obliczu tych wszystkich kontrowersji, które były w pojedynku Głowackiego z Bredisem, w obliczu protestów, w konsekwencji protestu polskiej ekipy, wydała taki komunikat, w którym zaleca, nie nakazuje, ale zaleca zwycięzcy turnieju WBSS walkę z Głowackim jako z takim oficjalnym pretendentem do tytułu, no ale czy tak będzie? Pamiętajmy, że w stawce będą 3 mistrzowskie pasy. Federacja WBC też zaraz będzie miała swojego obowiązkowego pretendenta. Mamy teraz walkę pomiędzy Papinem i Makabu o pas WBC Silver. Jeśli chodzi o Federację IBF, to tam raczej pośpiechu nie będzie, no ale być może zobaczymy Głowackiego w Rydze przed walką Bredis kontra Dorticos.